Matko, szafarko łas, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą dasz,
i nieustannie ratuj nas w cierpienia czas, pomocą dać i nieustannie ratuj nas, gdy Twoje chwały niebieski tron daleki duszy cierpiącej spoglądnij na nas przez obraz o pomocy nieustającej. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Twe lica jakże łaskawe są, pociąga słodycz z nich Twoja. Ufajmy mocno, że ulżesz łzom i wsparciem staniesz się z noga. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Gdy weźmiesz chwili ostatniej już gromnicę światłem płonącą, śmiertelnych wrogów Maryjo zmusz pomocą nieustającą. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego, wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto
O najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. O Maryjo, usłysz błagania nasze. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za strapionych, abyś ich pocieszyła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze. Za uzdrowionych z choroby. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za pocieszonych w strapieniu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za ocalonych z rozpaczy. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za podtrzymanych w walce ze zwątpieniem. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wyzwolonych z mocy grzechu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za miłość Twą macierzyńską. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za dobroć Twą niezrównaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, Matko nieustającej pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz. Z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie. Matko nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie. Pośredniczko nasza u Boga, pomagaj nam nieustannie. Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie. Matko
świętej wytrwałości. Pomagaj nam nieustannie. Tronie miłosierdzia Bożego. Pomagaj nam nieustannie. Wszechmocy błagająca. Pomagaj nam nieustannie. Poręko naszego zbawienia. Pomagaj nam nieustannie. Pogromczyni mocy piekielnych. Pomagaj nam nieustannie. Kotwico naszej nadziei. Pomagaj nam nieustannie. Umocnienie słabych. Pomagaj nam nieustannie. Ucieczko uciśnionych. Pomagaj nam nieustannie. Żywicielko głodnych. Pomagaj nam nieustannie. Opatrzności ubogich. Pomagaj nam nieustannie. Cudowna lekarko w chorobach. Pomagaj nam nieustannie. Ratunku ginących grzeszników. Pomagaj nam nieustannie. Nadziejo zrozpaczonych. Pomagaj nam nieustannie. Patronko misji świętych. Pomagaj nam nieustannie. Wychowawczyni powołań kapłańskich. Pomagaj nam nieustannie. Mistrzyni życia duchowego. Pomagaj nam nieustannie. Strażniczko czystości. Pomagaj nam nieustannie. Opiekunko rodzin. Pomagaj nam nieustannie. Czuła matko sierot. Pomagaj nam nieustannie. Zbawienie umierających. Pomagaj nam nieustannie. Pani naszych losów. Pomagaj nam nieustannie. Przewodniczko pewna do nieba. Pomagaj nam nieustannie. Obrono nasza na sądzie. Pomagaj nam nieustannie. Wybawicielko z czyśćca. Pomagaj nam nieustannie. Tyś naszą ucieczką, o Pani. Pomocą w ucisku i smutku. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy. Za matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać skutków Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, za nami. Proś Boga za nami, proś Boga za nami. Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. O serce niepokalane, w zjednoczeniu z sercem Jezusa, Twojego najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O serce Maryi, cały należy do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu niepokalanemu sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władzę, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe,
moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość bez zastrzeżeń, mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę, wszystko. O serce gorące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen. Miłosierdzie u Syna swojego.
miłość nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce, Matczyny, pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią, z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.
I więcej jeszcze widzimy z tego, co się później dokona. Mianowicie, kiedy ta nowa wspólnota tu już została przez Jezusa wskazana, gdzie wspólnota, gdzie Maryja będzie matką, a wszyscy uczniowie mają ją przyjąć do siebie, tak jak umiłowany uczeń. Właśnie w tej wspólnocie można się, i trwając dalej pod krzyżem, można było szczególny znak zauważyć. Znak, na który wielką uwagę zwraca umiłowany uczeń. Bo kiedy Jezus już oddał ducha, wtedy słyszymy dalej, jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. I ten znak jest na tyle uderzający, że umiłowany uczeń uroczyście go potwierdza jako prawdę, dodając, abyście i wy wierzyli. I potem jeszcze dodaje, że w ten sposób się miało wypełnić pismo po raz kolejny, które mówiło, będą patrzeć na tego, którego przebili. To są słowa z proroka Zachariasza. Jeżeli poszukamy u Zachariasza, w jakim kontekście to wpatrywanie się w tego, którego przybili, miało miejsce, no to widzimy, że ono się wiąże u proroka z wylaniem ducha pobożności i z wytryśnięciem źródła na obmycie grzechów. Czyli ten znak przebitego boku Jezusa, z którego wypływa krew i woda, to jest znak ducha, którego Jezus już w żywy, po zmartwychwstaniu sposób udzieli swoim uczniom. Ale już wcześniej widać znak, który tego ducha wskazuje. I właśnie ten znak, że Jezus żyje, że jeszcze więcej będą mogli ci, którzy w Niego wierzą, otrzymać, mianowicie nie tylko znak, ale samego Ducha Świętego, na ten znak przygotowuje Maryja z umiłowanym uczniem, jako ta nowa wspólnota, która już pod krzyżem trwa i właściwie już w śmierci Jezusa widzi znak nowego życia. Tutaj można by dodać też taką no, może tajemniczą sprawę, ale no, czemu tutaj nie podzielić się z tym, że kiedy pytamy, kiedy tak naprawdę Jezus zmartwychwstał, no to oczywiście nam się kojarzy trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, ale wtedy trzeciego dnia Jezus zaczął się pojawiać. Wtedy go można było zobaczyć, ale to nie znaczy, że w tym dniu zmartwychwstał. Dla umiłowanego ucznia znakiem zmartwychwstania Jezusa już był pusty grób, a więc nawet nie było potrzebne widzenie go. Wystarczył pusty grób. A jeszcze głębiej, i o tym świadczy Maryja, można było patrzeć, jak Jezus umiera, że On się oddaje Ojcu, że On żyje, że nawet po śmierci ten znak wody z Jego boku to jest znak życia. A więc już w Jego śmierci można było dostrzec wejście w nowy wymiar, do nowego życia, czyli tak naprawdę zmartwychwstanie. To może brzmieć zaskakująco, ale jeżeli zmartwychwstanie rozumiemy jako nie łączymy na pierwszym miejscu z nową cielesnością, która jest tajemnicza, która jest zasadniczo niewidoczna. I także Jezus, kiedy się ukazywał, On się nie pokazywał w swoim prawdziwym zmartwychwstałym ciele, tylko On przyjmował widzialną postać na użytek uczniów, żeby go mogli zobaczyć i potem znikał. A kiedy znikał, to można powiedzieć, wtedy wracał do swojej prawdziwej zmartwychwstałej cielesności, która jest niewidoczna. A jeżeli jest widoczna, to w Kościele, czyli w tym ciele, no, który widzimy. Ale tak naprawdę, jeżeli zmartwychwstanie łączymy z wejściem w nowy wymiar, w to życie wieczne u Boga, to się już zaczęło w momencie, kiedy Jezus wszedł w śmierć. Bo jeżeli Bóg wszedł w śmierć, to On ją już przemienił. On już ją napełnił życiem, które w Nim było. Więc to może tak trochę brzmić zaskakująco, może pytania budzić, ale chciałem przynajmniej krótko tu powiedzieć, że Maryja w swojej wierze pod krzyżem i Maryja, która już tutaj widzi nowy początek, ona jest dla nas znakiem, że tak naprawdę już w śmierci można przeżyć prawdę o zmartwychwstaniu. A więc wiele wcześniej niż to inni uczniowie przeżyli. Bo nawet umiłowany uczeń, który wcześniej od innych uwierzył, kiedy zobaczył pusty grób, no jednak potrzebował tego znaku. Dla Maryi wystarczył znak śmierci syna, sposobu, w jaki umierał.
I ta nowa wspólnota, to jest ostatni element w tym punkcie, która zaczyna już pod krzyżem się gromadzić dzięki Maryi jako Matce, tej, która przewodzi nam wierze i w jedności z umiłowanym uczniem, ta jedność jest wypełnieniem słów, jeszcze jednych słów, które Jezus wypowiedział znowu w ostatniej Ewangelii umiłowanego ucznia, bardzo takie tajemnicze słowa, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To jest wypowiedź Jan 12:32. Mówi o swojej śmierci na krzyżu, jako wywyższeniu, właśnie, że nie skończy się na krzyżu, tylko to będzie droga do wywyższenia po prawicy Ojca, na łono, powrót na łono Ojca. Ale co jest tutaj tajemnicze? Gdy zostanę wywyższony na krzyżu, przyciągnę wszystkich do siebie. Te słowa są naprawdę dobrą nowiną. One zawierają ogromną nadzieję, że wszyscy dzięki śmierci Jezusa będą mogli dostąpić zbawienia, bo On wszystkich przyciągnie. I oczywiście my tego nie widzimy, no bo przez tylu ludzi grzeszy, tylu ludzi nawet w momencie swojej śmierci wydaje się jest niepojednanych z Bogiem. Ale to, co się dzieje w śmierci, to już jest dla nas niewidoczne. To już tak jak w śmierci Jezusa, my nie widzimy, co się dokonuje w samym przejściu. To wymaga wiary. I Jezus mówi właśnie o tym momencie, gdy zostanę wywyższony na krzyżu, gdy wejdę w śmierć, stamtąd wszystkich będę do siebie przyciągał. I oczywiście On przyciąga do nas, prowadząc przez śmierć, a nawet gdyby człowiek przez całe życie unikał spotkania z Chrystusem, to w swojej śmierci najpóźniej Go spotka. I o tej sytuacji Jezus mówi, że wtedy przyciągnie nawet tych najbardziej opornych do siebie. A więc pytanie, czy nawet jeżeli ktoś jako grzesznik umarł, czy w śmierci Jezus go do siebie nie pociągnie? I nawet jeżeli w Ewangeliach Jezus grozi, jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie pomrzecie, piekłem grozi też, te słowa z krzyża, jakby to wszystko w nowym świetle, ostatnie słowa Jezusa w nowym świetle to wszystko stawiają. Dają nadzieję mimo wszystko. I właśnie dlatego chrześcijaństwo jest dobrą nowiną, bo nie mówi, że Pan Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze, to już było w Starym Testamencie, tylko mówi właśnie, że w śmierci Bóg wszystkich do siebie w swoim wcielonym, umiłowanym Synu, który za nas umiera, wszystkich do siebie przyciągnie. No i to przyciąganie zaczęło się właśnie w tej wspólnocie, którą pod krzyżem widzimy. Nie tylko Maryja i umiłowany uczeń, ale niewiasty też. W innych Ewangeliach słyszymy o wierze ludzi, setnika na przykład, który widząc jak Jezus umiera, mówi, ten człowiek był prawdziwie Synem Bożym. Łotr, który też na krzyżu się nawraca. To przyciąganie się zaczyna i właśnie tutaj Maryja jest dana jako matka, żeby przez nią to przyciąganie Syna zaczęło się realizować. Błogosławiona Matko, w Twoje niepokalane dłonie oddajemy naszą modlitwę. Chcemy modlić się razem z Tobą. Zanieś naszą modlitwę przed tron Ojca Niebieskiego. Módl się razem z nami, tu na Jasnej Górze i wszędzie, gdzie jesteśmy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnice radosne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł rzekł do niej: oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Anioł rzekł do pasterzy: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, przynieśli dziecię do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Błogosławiona
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo Duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z Kości Słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta, módl się za nami. Królowo W Niebo Wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, swoim sługom, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jestem Maryjo, cały Twój, jestem Maryjo.